Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym za drugi kwartał 2023 roku. W konferencji prasowej uczestniczą pan Janusz Szewczak, członek zarządu do spraw finansowych. Witam Państwa. Pan Armen Artwich, członek zarządu do spraw korporacyjnych. Witam również media oraz naszych obserwatorów w mediach społecznościowych. Dzień dobry Państwu. Oddaję głos panom prezesom. Panie prezesie, bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie na kolejnej kwartalnej konferencji poświęconej wynikom Orlenu. Zanim przejdę do omawiania szczegółów, oczywiście jak zwykle chciałem Państwa w imieniu pana prezesa Daniela Obajtka, całego zarządu przywitać i serdecznie podziękować w naszym imieniu wszystkim menedżerom, pracownikom, naszym sympatykom, naszym klientom przede wszystkim. I przechodząc już do wydarzeń tego drugiego kwartału, przede wszystkim do podstawowych danych, wskaźników, warto zaznaczyć, że w drugim kwartale widzimy już bardzo wyraźne efekty budowy, sensu budowy, potrzeby budowy koncernu multienergetycznego, synergii z tego wynikających, synergii, które okazały się nawet wyższe niż sądziliśmy początkowo. I to widać po wynikach finansowych przede wszystkim Orlenu, który odnotował przychody w drugim kwartale na poziomie blisko 75 miliardów złotych. Jeśli chodzi o, proszę Państwa, zysk operacyjny, czyli EBITDA LIFO, ona wyniosła w drugim kwartale prawie 9 miliardów złotych, 8,7 dokładnie miliarda złotych, co szczególnie dla nas istotne w tym drugim kwartale, to jest historycznie najwyższa dywidenda, którą Orlen wypłaci lada moment, to jest w kwocie ponad 6 miliardów, prawie 6,5 miliarda złotych. No to są ogromne pieniądze, ogromne zyski przeznaczone dla naszych akcjonariuszy. Jeśli dobrze się zarządza firmą, a taki jest przecież sens naszej pracy, to płyną pieniądze i do akcjonariuszy, i do budżetu państwa, bo tą drugą istotną wielkością, którą państwu chciałem podać, to są wpłaty z tytułu podatków i opłat w pierwszym półroczu tego roku. One wyniosły blisko 36,5 miliarda złotych. Tyle pieniędzy popłynęło do budżetu państwa i opłat również do budżetów lokalnych. I chcę Państwu powiedzieć, że już po lipcu możemy mówić nawet o kwocie podatkowych wpływów do budżetu na poziomie 41 miliardów złotych. To jest, proszę Państwa, dowód na to, jaki sens, jaką wartość, znaczącą wartość miało to, że nie tylko udało się zbudować taki multienergetyczny koncern, że te fuzje przynoszą bardzo wymierne efekty podatkowe dla budżetu państwa, więc dla wszystkich polskich obywateli, a przecież 50% naszych zysków pochodzi już z zagranicy. Szacujemy, że do końca 2023 roku, proszę Państwa, płacimy do budżetu państwa polskiego blisko 70 miliardów złotych. Proszę Państwa, to jest kwota gigantyczna, blisko 12% całych dochodów budżetu polskiego państwa. Bardzo znacząca, 70 miliardów. I ona pokazuje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jak wielki sens ma, można powiedzieć, posiadanie własnego majątku. Jak wielki sens ma pozyskiwanie, czy nawet odkupywanie tego, co tanio i głupio kiedyś wyprzedano. I jak, można powiedzieć, zabójczy dla finansów państwa jest wyprzedaż majątku narodowego. Warto te dwie liczby porównać. Nasi poprzednicy wyprzedali prawie 1000 polskich firm i zyskali na tym 58 miliardów złotych jednorazowo. A my, Orlen, w tym roku wpłaci 70 miliardów złotych do budżetu państwa i będzie płacił wielokrotnie. A więc wartość tego, że się posiada własny majątek, a nie wyprzedaje go,
no, pokazuje, jak ogromne wpływy do budżetu państwa wnosi spółka Orlen, a jednocześnie dzieli się z akcjonariuszami, jak państwu mówiłem, kwotą 6,4 miliarda złotych. Proszę państwa, w ostatnich miesiącach ta transformacja, która nastąpiła w Orlenie w kierunku no, takiego zdywersyfikowanego już koncernu, opartego coraz częściej o nowoczesne technologie, o niskoemisyjne technologie, ona bardzo jeszcze przyspieszyła. Tym kluczowym wydarzeniem była warunkowa decyzja inwestycyjna Rady Nadzorczej dla projektu Baltic Power. Rozpoczęliśmy fazę budowy planowanej jeszcze w tym roku. Po zakończeniu procesu pozyskiwania finansowania oraz kompletowania odpowiednich pozwoleń budowlanych, grupa Orlen zabezpieczyła również 5 kolejnych lokalizacji dla nowych farm wiatrowych w procesie koncesyjnym. Ponad 200 MW już istniejących i finalizowanych właśnie mocy w odnawialne źródła energii wzbogaci nasz portfel, portfel grupy Orlen, po finalizacji warunkowych umów na zakup farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Wielkopolsce, zawartych z portugalską firmą EDPR Greenvolt. Proszę państwa, jeśli chodzi o te istotne wydarzenia, państwo macie oczywiście tu przedstawione, jeśli chodzi o projekty transformacyjne, organizacje, przerób i wydobycie, detal, dywersyfikacja dostaw. Z tych najistotniejszych kilka chciałem państwu przedstawić, mianowicie nasza spółka Orlen Synthos Green Energy podpisała porozumienie z siecią badawczą Łukasiewicz dotyczącą uruchomienia Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. Jak już mówiliśmy kilka miesięcy temu, takich kadr w Polsce praktycznie nie kształcono. I 30 absolwentów już zakończyło edukację w pierwszej edycji Akademii Wodorowej, również zainicjowanej przez Orlen. To jest z kolei ten kierunek kształcenia w zakresie wodoru. Nasza spółka Venture Capital z Orlen, największy w Polsce korporacyjny fundusz tego typu, zainwestował w platformę, która umożliwia recykling akumulatorów samochodów elektrycznych. Niezwykle przyszłościowe w naszej ocenie zjawisko, kierunek biznesowy, bardzo rzadka umiejętność. Nabyliśmy w tym kontekście technologię i będziemy ten kierunek rozwijać. Po przeprowadzonych fuzjach, proszę państwa, trwają procesy integracyjne wewnątrz spółek. To uwalnia znaczącą energię i powoduje również znaczące wpływy naszej oceny, jeśli chodzi o synergię z tego wynikającą. Szacujemy, że te synergie mogą sięgać nawet 20 miliardów złotych, a więc ogromnej kwoty, i to pokazuje sens tych fuzji mimo tych ataków kierowanych na działania fuzyjne w ostatnim okresie. Zintegrowaliśmy spółki, proszę państwa, integrujemy, ale właściwie już zintegrowaliśmy spółki kolejowe, spółki projektowe i spółki olejowe. Zmieniliśmy nazwę na nazwę, która jest powszechnym przecież użyciu, czyli Orlen z PKN Orlen na Orlen. Wszyscy oczywiście tak nazywają tą naszą polską firmę, wielką firmę już dzisiaj. A to ta nazwa oddaje po prostu ten multienergetyczny charakter, profil koncernu. Co bardzo istotne, w efekcie tych połączeń grupa Orlen znalazła się na 216 miejscu rankingu największych firm na świecie według Fortune Global 500, znajdując się jednocześnie, czy zostając uznana za jedną z 5 najszybciej rozwijających się firm na świecie, przeżywających najwyższy skok rozwojowy. No to pokazuje dynamikę polskiej gospodarki, możliwości polskiej gospodarki, której jesteśmy okrętem flagowym. Opublikowaliśmy również, proszę państwa, politykę klimatyczną, dokument kompleksowy pokazujący nasze podejście
do zarządzania kwestiami klimatycznymi, systematyzując te działania. To są przecież działania bardzo przyszłościowe. W ramach rozwoju przerobu i wydobycia podjęliśmy decyzję o zwiększeniu skali rozbudowy kompleksu olefin. Olefiny 3B są największym placem budowym, największą inwestycją dziś europejską w ogóle, nie tylko w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, że będą rosły oczekiwania na rynku w obszarze nowoczesnych i technologii, ale i produktów petrochemicznych i uważamy, że jest to jak najbardziej sensowne. Wiąże się to z pewnym wzrostem oczywiście inwestycyjnych kosztów z tym związanych, ale uważamy, że trzeba działać wyprzedzająco i ta skala rozwoju, rozbudowy jest w pełni uzasadniona. Jeśli chodzi o nasze działania inwestycyjne, również na Litwie, to możemy powiedzieć, pochwali się, że w Morzejkach dotarł do Morzejek reaktor stanowiący serce tej inwestycji, polegający na pogłębionym przerobie ropy naftowej. Dzięki temu uzyskamy, zwiększymy nasz uzysk produktów wysokomarżowych. Bardzo trudna operacja logistyczna, w pełni pozytywnie zakończona. Zgodnie, proszę Państwa, ze strategią naszą przewidzianą do roku 2030 pozyskaliśmy też nowe koncesje wydobywcze ropy i gazu w Norwegii. Jesteśmy tam bardzo istotnym już dzisiaj graczem na tym rynku, ale to zapewnia nam bezpieczeństwo energetyczne. Ważnym wydarzeniem minionego kwartału było wejście grupy Orlen na nowy, siódmy już, proszę Państwa, z kolei rynek detaliczny. Koncern sfinalizował, kończymy finalizację, można powiedzieć, zakupu 266 stacji paliw w Austrii. To jest bardzo istotny rynek. Austria, kraj przecież tranzytowy w Europie, nie tylko dla turystyki. Przejęliśmy te stacje od austriackiej firmy Termöl. W efekcie tej transakcji nasza spółka, spółka Orlen, znajdzie się wśród trzech największych graczy paliwowych w tym kraju, w Austrii, z 10% udziałem na rynku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej transakcji. Dzięki kontynuacji naszej ekspansji klienci będą, klienci polscy, europejscy również, będą mogli korzystać z nowoczesnych bardzo i można powiedzieć takich wzorcowych, pokazowych stacji naszych, można powiedzieć, no, sieci liczącej ponad 3400 stacji paliw w Europie Centralnej. To już bardzo poważna liczba świadcząca o pozycji Orlenu. Proszę Państwa, na rynku czeskim kończymy, finalizujemy trwający od kilku lat proces rebrandingu. Do końca roku blisko 90% stacji z blisko 436 stacji koncernu będzie działało już pod szyldem Orlen. Jeśli chodzi o Polskę, w Polsce rozpoczęto pilotaż nowoczesnych, również zielonych stacji, tak my je nazywamy umownie w cudzysłowie. Stacji, które szeroko wykorzystują odnawialne źródła energii. No, to umożliwia po prostu redukcję poboru energii nawet o 80 kilka procent, prawie 90%. I chyba jest to kierunek dość również obiecujący, przyszłościowy. Miniony kwartał, proszę Państwa, to oprócz wzmacniania własnego wydobycia również kontynuacja procesów w zakresie dywersyfikacji dostaw. Zawarta została umowa z BP przewidująca dostawy łącznie 6 milionów ton surowca w ciągu roku obowiązywania, głównie na potrzeby rafinerii grupy Orlen. Pierwszy tankowiec z ropą przypłynie do naftoportu w Gdańsku już w tym kwartale. Do komercyjnego użytku oddany został również drugi tankowiec, gazowiec z floty 8 gazowców obsługujących grupę Orlen. Jednostka, która czci pamięć naszej wybitnej parlamentarzystki Grażyny Gęsickiej, przywiozła pierwszy transport 65 tysięcy ton LNG, gazu LNG z amerykańskiego terminalu Freeport i dostarczyła go do Polski w czerwcu tego roku.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o drugi kwartał, to możemy powiedzieć tak, że on się charakteryzował dużą zmiennością parametrów makroekonomicznych w porównaniu do pierwszego kwartału. I trzeba powiedzieć, że te warunki w drugim kwartale były wyraźnie już trudniejsze, gorsze, szczególnie w segmentach rafinerii i petrochemii, ale również wydobycia. I to ma wiele przyczyn, głównie zewnętrznych. Widzimy pewne zjawiska recesyjne w gospodarce światowej. Jednocześnie widzimy napływ tych produktów w znaczącej mierze z Azji, głównie Chin, Indii, Turcji. Jeśli chodzi o marże, które tak zawsze nas krytykowano, że te marże rosną, to tu trzeba powiedzieć wyraźnie, w drugim kwartale marże bardzo spadają. Modelowa marża rafineryjna spadła o 25% kwartał do kwartału i to jest w efekcie negatywnego wpływu niższych marż na dieslu, tylko częściowo skompensowanych wyższymi marżami na ciężkim oleju opałowym, ale też niższymi cenami gazu. Marże na benzynie utrzymały się praktycznie na tym samym poziomie. Proszę Państwa, marże na dieslu spadły aż o 45% kwartał do kwartału w efekcie wznowienia produkcji, i to zarówno we francuskich rafineriach, w których trwały strajki nadpodaży tego surowca z Rosji na rynku śródziemnomorskim, niższego popytu na destylaty, właśnie w obawie ze względu na te zjawiska recesyjne, większego eksportu z Chin, wyższych też zapasów w portach ARA, czyli Antwerpia, Rotterdam, Amsterdam. Proszę Państwa, marże na benzynie praktycznie, można powiedzieć, nie wzrosły, bo wzrost o 1% kwartał do kwartału to nie jest znaczący wzrost. I to jest w efekcie niższego eksportu z północno-zachodniej Europy, niższego popytu też na benzynę, nawet w Stanach Zjednoczonych, czy owych już wspomnianych przeze mnie strajków w rafineriach francuskich. Jeśli chodzi o dyferencjał, to on w kwartał na kwartał maleje również w efekcie zmiany struktury przerabianych rop związanej z ograniczeniem przerobu ropy rosyjskiej REBCO. Obecnie w grupie Orlen przerabiamy jedynie zaledwie około 10% tej ropy i trafia ona wyłącznie do rafinerii w Czechach, gdzie obowiązuje długoterminowy kontrakt. W przypadku petrochemii otoczenie makro pozostaje trudne, a nawet nie, można powiedzieć, bardzo trudne. Wciąż obserwujemy niski popyt na produkty petrochemiczne w efekcie spowolnienia gospodarczego w największych państwach europejskich, w tym w Niemczech. Notowania wszystkich węglowodorów w drugim kwartale, proszę Państwa, spadły kwartał do kwartału i rok do roku, co też negatywnie odbiło się na segmencie wydobycia. Spadek cen gazu na towarowej giełdzie energii o ponad 60% rok do roku wpłynął natomiast pozytywnie na segment obrotu gazem. Ceny gazu w drugim kwartale spadały szybciej niż cena energii elektrycznej, w efekcie czego wzrósł spread w relacji energia-gaz, co przełożyło się na wzrost zużycia gazu w naszych jednostkach CCGT rok do roku. Czynnikiem ograniczającym wyniki operacyjne był relatywnie mocny złoty w relacji do dolara i euro, co się, jak Państwo wiecie, w trzecim kwartale już wyraźnie zmieniało. Proszę Państwa, jeśli chodzi o slajd szósty, dane dotyczące konsumpcji paliw i PKB, to trzeba powiedzieć, że widzimy spadek konsumpcji również oleju napędowego w efekcie właśnie spowolnienia gospodarczego przy wzroście konsumpcji benzyn. Jeśli chodzi o PKB, to praktycznie na wszystkich rynkach Państwo to możecie zauważyć, no może poza Litwą. W drugim kwartale już widać te wyraźne oznaki spowolnienia i to w największych gospodarkach krajów strefy euro. Konsumpcja oleju napędowego w drugim kwartale, proszę Państwa, tego roku była łącznie na wszystkich rynkach niższa również rok do roku, jak już wspomniałem, przy wzroście konsumpcji benzyny.
To prawda, w drugiej połowie roku oczekujemy stopniowego ożywienia gospodarczego, zwłaszcza w Polsce, i wzrostu konsumpcji cen paliw. Widzimy stopniowy wzrost konsumpcji w miesiącach wakacyjnych w Polsce. Sądzimy, że przełoży się to również na rynek paliwowy. Proszę Państwa, slajd 8, wyniki finansowe grupy Orlen. Chciałem podać Państwu te najważniejsze. W drugim kwartale wygenerowaliśmy blisko 75 miliardów złotych przychodów. I stało się to, proszę Państwa, właśnie w efekcie wzrostu wolumenu sprzedaży, ale też stało się to dzięki konsolidacji naszej firmy Orlen z grupą Lotos i grupą PGNiG. Mimo niższych notowań produktów rafineryjnych, petrochemicznych oraz węglowodanów, jeśli chodzi o porównanie rok do roku. Zysk operacyjny, proszę Państwa, EBITDA LIFO, wspominałem, prawie 9 miliardów złotych, dokładnie 8,7 miliarda. Był on wyższy o 0,5 miliarda złotych rok do roku, głównie za sprawą właśnie owych konsolidacyjnych wyników, no a pierwotnie oczywiście również połączenia fuzji z Lotosem i grupą PGNiG w łącznej wysokości 6,3 miliarda złotych. Ponadto wynik wsparł między innymi dodatni wpływ hedgingu, niższe rezerwy na emisję CO2. Efekty to ograniczył ujemny wpływ niższych wolumenów sprzedaży, niższych marsz petrochemicznych, o których już wspominałem, niższych marsz rafineryjnych, paliwowych w detalu, niższego dyferencjału, o umocnieniu złotego już wspominałem. Dodatkowo wynik obciążało wykorzystanie historycznie warstw zapasów i odpisy na zapasach NRV oraz wyceny kontraktów terminowych CO2, jak i wyższe koszty stałe, koszty pracy rosnące. Negatywny wpływ zmian cen ropy na wycenę zapasów w drugim kwartale, czyli efekt LIFO, wyniósł 400 milionów złotych, co spowodowało spadek raportowania EBITDA do poziomu 8,3 miliarda złotych. Przy tym zysku operacyjnym na poziomie 8,7 miliarda złotych. Wynik na działalności finansowej w drugim kwartale wyniósł 1 miliard złotych w efekcie dodatniego wpływu różnic kursowych netto oraz odsetek przy ujemnym wpływie wyceny pochodnych instrumentów finansowych netto. Zysk netto, proszę Państwa, w drugim kwartale bardzo przyzwoity, 4,5 miliarda złotych. Przy tak trudnych oczywiście otoczeniu makro i tych zjawiskach recesyjnych pojawiających się w gospodarce europejskiej. Slajd 9, proszę Państwa, EBITDA LIFO już po segmentach. Ta EBITDA LIFO na poziomie 6,3 miliarda złotych dodatniego wpływu właśnie konsolidacji wyników Lotosem i PGNiG-em. No, jeśli chodzi o rafinerię, wynik 2,5 miliarda złotych. Bardzo wyraźny tu spadek widzimy, minus 2,1 miliarda złotych. Tak jak mówię, głównie z tytułu otoczenia makro, wykorzystania historycznych warstw zapasów, odpisów na zapasach. Petrochemia 100 milionów złotych, to jest spadek też bardzo znaczący. Mówiłem już o tym, około 1,8 miliarda złotych rok do roku. Gorsze makro, niższe wolumeny sprzedaży i niższe marże handlowe. Warte to jest podkreślenie. Energetyka 600 milionów, to jest spadek o również 600 milionów złotych w rezultacie niższych wolumenów sprzedaży. Ograniczaliśmy te efekty negatywne przez właśnie ten dodatni wpływ konsolidacji wyników grupy Lotos, grupy PGNiG, przepraszam, w wysokości 300 milionów złotych. Detal 700 milionów złotych na plusie, jest to wynik porównywalny z rokiem ubiegłym. Tak jak mówię, z tytułu właśnie niższych marsz paliwowych jest taki, a nie inny wynik. Wydobycie, proszę Państwa, 100 milionów, to jest spadek o prawie 500 milionów złotych rok do roku, związany jest ze spadkiem cen węglowodorów i wolumenu sprzedaży, jak również ujemnego wpływu tutaj konsolidacji grupy Lotos PGNiG w wysokości 300 milionów złotych. Gaz, wynik 5,6 miliarda złotych i jest to wzrost o również 5,6 miliarda złotych. Efekt konsolidacji wyników grupy PGNiG
w obszarze obrotu i dystrybucji gazu. Funkcje korporacyjne to jest minus 400 milionów, wzrost kosztów o 100 milionów złotych rok do roku, no, ze względu na wzrost działalności po prostu naszej grupy. I to jest ta część, którą ja Państwu chciałem zaprezentować. Będę teraz prosił pana prezesa Armena Artwicha o kontynuowanie i powrócimy jeszcze do kwestii przepływów finansowych i zadłużenia po wystąpieniu pana prezesa. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Przedstawię Państwu szczegółowe wyniki poszczególnych segmentów naszego koncernu, zaczynając od segmentu rafineryjnego. Proszę Państwa, w drugim kwartale EBITDA LIFO tego segmentu wyniosła ponad 2,5 miliarda złotych i była niższa o 2 miliardy 100 milionów złotych rok do roku. Złożyło się na tym przede wszystkim ujemny wpływ makro w wysokości minus 600 milionów złotych rok do roku na skutek niższych marż na lekkich i średnich destylatach oraz istotnej zmiany struktury przerabianych rob w efekcie znaczącego ograniczenia przerobu ropy REBCO w rafineriach koncernu, czyli ropy rosyjskiej, a także w wyniku wspomnianego umocnienia kursu złotego do dolara. Czynniki te były ograniczone przez wyższą marżowość na ciężkim oleju opałowym, umiejętny hedging prowadzony przez nasze służby finansowe oraz zmianę stanu rezerw na emisję CO2, a także niższe koszty zużycia własnego wynikające ze spadku cen ropy naftowej. Odnotowaliśmy wzrost wolumenu sprzedaży w całej grupie o 36% rok do roku, na co złożyła się wyższa o 67% sprzedaż benzyny, LPG o 51%, paliwa lotniczego o 44%, oleju napędowego o 21% i ciężkiego oleju opałowego o 10%. Warto podkreślić, że aż 48% wzrostu wolumenu nastąpiło na rynku polskim. Wyższe wolumeny nie skompensowały jednak efektu zmiany struktury przerabianych rop, stąd wspomniany całościowy wynik tego segmentu. Należy podkreślić również pozytywny wpływ konsolidacji wyników grupy LOTOS, który wyniósł w tym kwartale ponad 500 milionów złotych i został ograniczony przez ujemny wpływ wykorzystania historycznych warstw zapasów, odpisy na zapasach NRV oraz wyższe koszty stałe i koszty pracy. Gdy idzie o dane operacyjne segmentu rafineryjnego, podobnie jak w ubiegłym kwartale, utrzymaliśmy przerób ropy naftowej na poziomie 9,5 megatony. Przy 90% wykorzystaniu mocy instalacji. W porównaniu do drugiego kwartału ubiegłego roku ten przerób był wyższy o 2,3 megatony. W Orlen przerób wzrósł o 1 megatonę w efekcie ujęcia przerobu rafinerii w Gdańsku w wysokości 2 megaton przy niższym przerobie rafinerii w Płocku o 1 megatonę na skutek postojów remontowych instalacji produkcyjnych. Mówimy tutaj o instalacjach takich jak DRW, FKK, hydrokracking, wytwórnia wodoru, metateza oraz postój instalacji HOG. W efekcie postoju tych instalacji konwersyjnych odnotowaliśmy niższy uzysk paliw o 3 punkty procentowe rok do roku. W Unipetrolu, czyli w czeskich rafineriach koncernu, odnotowaliśmy wzrost przerobu ropy o 0,2 megatony rok do roku, co wynika z braku negatywnego efektu postoju remontowego w rafinerii w Kralupach, który miał miejsce w ubiegłym roku. Rok do roku uzysk paliw utrzymał się na podobnym poziomie. Na Litwie przerób ropy naftowej wzrósł o 1,1 megatony rok do roku, również w efekcie braku cyklicznego postoju remontowego, który wpłynął na wyniki w ubiegłym roku. Zysk paliw w drugim kwartale 2023 roku był na standardowym poziomie. Ujemna o minus 14 punktów procentowych rok do roku dynamika uzysków.
którą Państwo widzą też na slajdzie, jest następstwem zawyżonego poziomu uzysków z drugiego kwartału ubiegłego roku w efekcie wykorzystania zapasów półproduktów paliwowych w okresie remontowym. W drugim kwartale bieżącego roku wolumen produktów rafineryjnych wzrósł o 36% rok do roku do poziomu 8 milionów ton. Jest to głównie rezultat konsolidacji wolumenów rafinerii w Gdańsku, ale też znacząco, bo 48% rok do roku wzrosła sprzedaż w Polsce, natomiast na Litwie i w Czechach była ona niższa odpowiednio o 10% i o 2%. Przechodząc do segmentu petrochemicznego, bieżący czy ubiegły właściwie okres raportowy, drugi kwartał bieżącego roku upłynął pod znakiem znaczącego spowolnienia gospodarczego. Jak wiadomo, segment petrochemiczny jest bardzo czułym probierzem zmian w ogólnej koniunktury gospodarczej i w związku z tym segment petrochemii odnotował w drugim kwartale stratę na poziomie EBITDA LIFO w wysokości 120 milionów złotych. Wynik ten jest przede wszystkim efektem niższych marż na wszystkich produktach petrochemicznych, porównując rok do roku. Dla przypomnienia warto powiedzieć, że marża petrochemiczna, tak jak i gospodarka, zachowuje się cyklicznie, widać wyraźne cykle koniunkturalne, jest, jak wspomniałem, mocno skorelowana z PKB. I znajdujemy się obecnie po prostu w fazie depresji, gdy idzie o bieżący cykl koniunkturalny. Jest to cykl wieloletni, natomiast spodziewamy się odbicia w kolejnych kwartałach, a zwłaszcza w kolejnych latach. Spowolnienie gospodarcze wpływa również negatywnie na popyt na produkty petrochemiczne. W drugim kwartale odnotowaliśmy spadek wolumenów sprzedaży o 16% rok do roku. Przede wszystkim PCW aż o 47%. Spadek wolumenu sprzedaży PTA o 37% i olefin o 23%. Gdy idzie o dystrybucję geograficzną, wolumeny spadły o 17% w Polsce oraz o 16% w Czechach. Natomiast 20% wzrost odnotowaliśmy na Litwie. Do pozostałych czynników, które negatywnie oddziaływały na wyniki drugiego kwartału, należy dodać niższe marże handlowe wspomniane oraz wyższe koszty stałe i koszty pracy. Gdy idzie o dane operacyjne segmentu petrochemicznego, widoczny jest spadek wykorzystania mocy głównych instalacji petrochemicznych grupy Orlen ze względu na wspomniane ograniczenia rynkowe, postoje remontowe i spadek popytu na produkty petrochemiczne. Wysokie, wyższe obciążenie rok do roku odnotowano jedynie na instalacji PPF Splitter na Litwie, co jest efektem niższej bazy. Sprzedaż w drugim kwartale wyniosła 1,1 megatony, była niższa o 16% rok do roku. Odnotowaliśmy, jak wspomniałem, spadek sprzedaży wszystkich produktów petrochemicznych. Przechodząc do wyników segmentu energetyka, tu osiągnęliśmy w drugim kwartale EBITDA w kwocie 600 milionów złotych, głównie za sprawą wyników wypracowanych przez grupę Energa oraz PGNiG Termika, do czego przyczyniła się między innymi zmiana poziomu taryf na produkowane ciepło. Dodatni wpływ otoczenia makroekonomicznego, w szczególności hedgingu i niższych rezerw na emisję CO2 oraz wyższych wyników dystrybucji, został ograniczony przez niższe marże na produkcji, a także na sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto wyniki segmentu energetyka obciążył ujemny wpływ relacji pomiędzy ceną kontraktową strat sieciowych względem ceny z rynku bilansującego w dystrybucji. Ujemny efekt wolumenowy wynika z mniejszej produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w grupie Energa. Dodatkowo wzrost produkcji i sprzedaży energii elektrycznej rok do roku w CCGT Wocławek i CCGT Płock przy ujemnym wpływie wyższego zużycia gazu ziemnego.
Odnotowaliśmy też ujemny efekt wyższych kosztów stałych i kosztów pracy oraz wpłat na fundusz wypłat różnicy cen, który został tylko w części ograniczony pozytywnym wpływem konsolidacji wyników grupy PGNiG i wykorzystaniem rezerwy utworzonej w grupie Energa w grudniu ubiegłego roku na kontrakty rodzące obciążenia. Gdy idzie o dane operacyjne tego segmentu, w drugim kwartale bieżącego roku grupa Orlen wyprodukowała 3,4 terawatogodzin energii elektrycznej, z czego ponad 60% pochodziło z odnawialnych źródeł energii oraz jednostek zasilanych gazem ziemnym. Produkcja energii elektrycznej, wliczając to działalność dawnej grup PGNiG oraz LOTOS, spadła o 8% rok do roku, zgodnie z trendem zmniejszania zużycia energii w kraju. Podobnie dystrybucja energii elektrycznej spadła o 4% rok do roku za sprawą zachęt do niższego zużycia prądu oraz wyższej produkcji energii przez prosumentów. Natomiast w drugim kwartale odnotowaliśmy wzrost sprzedaży energii elektrycznej o 12% rok do roku, co jest między innymi wynikiem zwiększenia aktywności na towarowej giełdzie energii nowej spółki obrotu grupy Orlen o nazwie Orlen Energia. Sprzedaż ciepła z wytwarzania była wyższa o 4% rok do roku w związku z niższymi przeciętnymi temperaturami w drugim kwartale o 0,8 stopnia Celsjusza. Przechodząc do segmentu detalicznego, segment ten w drugim kwartale osiągnął wynik EBITDA na poziomie 662 milionów złotych, który jest niższy o 35 milionów złotych w porównaniu do drugiego kwartału roku ubiegłego. Jest to efekt niższych marż paliwowych rok do roku oraz wyższych kosztów funkcjonowania stacji paliw ze względu na wzrost ich liczby o 272 rok do roku oraz wyższe koszty zarówno stałe, jak i zmienne. Powyższe efekty zostały ograniczone pozytywnym wpływem wzrostu wolumenu sprzedaży, z czego bardzo się cieszymy. Klienci polscy coraz częściej wybierają stację Orlen. Gdy idzie o dane operacyjne segmentu detalicznego, wolumeny sprzedaży w całej grupie w segmencie detal w drugim kwartale były wyższe o 5% rok do roku, w tym wyższa o 2/3 sprzedaż w Czechach, przy nieznacznie niższej sprzedaży w Niemczech i w Polsce o 1% rok do roku. Liczba stacji koncernu na wszystkich rynkach wyniosła łącznie 3157, więc jak powiedział pan prezes Szewczak, jest to bardzo poważna liczba zapewniająca nam status lidera w regionie Europy Środkowej. Liczba stacji wzrosła w Polsce, na Węgrzech i na Słowacji w efekcie realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia grupy LOTOS. Na Słowacji wzrost wynikał również z uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji paliw przejętych od lokalnej sieci, a w Niemczech z uruchomienia stacji samoobsługowych przejętych od koncernu OMV. Obecnie finalizowany jest zakup 266 stacji paliw w Austrii, w efekcie czego Orlen znajdzie się wśród trzech największych sieci paliwowych w tym kraju, posiadając, jak wspomniano, 10% udział w rynku detalicznym w Austrii. Udziały rynkowe wzrosły w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji przy porównywalnym udziale rynkowym rok do roku na rynkach niemieckim i litewskim. Liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej wzrosła o 261 rok do roku do poziomu łącznie 2570. W ciągu roku wzrosła też liczba stacji alternatywnego tankowania o 105 i wyniosła 672 stacje na koniec półrocza. Mamy 621 stacji ładowania samochodów elektrycznych, 47 stacji CNG oraz 4 stacje wodorowe. Liczba lokalizacji Orlen Paczka wynosiła 8255 punktów,
Ta sieć również dynamicznie się rozwija i coraz częściej jest wybierana przez klientów usług paczkowych, kurierskich w naszym kraju, co nas niezmiernie cieszy. Przechodząc do wyniku segmentu wydobycie, ze względu na zmiany makroekonomiczne, wynik EBITDA tego segmentu wyniósł minus 114 milionów złotych i był o ponad 400 milionów złotych niższy w porównaniu do drugiego kwartału ubiegłego roku. Jest to przede wszystkim efekt istotnego spadku cen węglowodorów na rynkach światowych. W przypadku gazu cena była niższa o ponad 60% rok do roku, a w przypadku ropy naftowej o ponad 30%. Ponadto obciążenie dla wyników tego segmentu stanowił odpis gazowy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, który w drugim kwartale wyniósł około 3 miliardów 100 milionów złotych. W całym 2023 roku odpis ten na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, czyli można powiedzieć taki fundusz solidarnościowy, wyniesie około 14 miliardów złotych, z czego w pierwszym półroczu przekazaliśmy 6 miliardów 600 milionów złotych. Jest to kwota, którą koncern przeznacza, można powiedzieć, na łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego, kryzysu energetycznego dla odbiorców końcowych. Dzięki akwizycji grupy PGNiG oraz grupy LOTOS znacząco wzrosła średnia produkcja węglowodorów w grupie Orlen. W drugim kwartale średnie wydobycie wzrosło o 138 tysięcy baryłek ekwiwalentu dziennie, w tym produkcja gazu była wyższa o niemal 100 tysięcy baryłek ekwiwalentu dziennie, a ropy naftowej i kondensatu o 38,2 tysiąca baryłek ekwiwalentu dziennie. Natomiast względem pierwszego kwartału 2023 roku produkcja węglowodorów spadła łącznie o 30,6 tysięcy baryłek ekwiwalentu dziennie, a najistotniejszy spadek rzędu 23,4 tysiąca baryłek ekwiwalentu odnotowano w Norwegii. Głównym powodem niższego wydobycia były przestoje remontowe na złożach, natomiast wzrost produkcji o ponad 1000 baryłek ekwiwalentu dziennie odnotowano w Kanadzie. Było to związane z szybszym od planowanego podłączeniem nowych odwiertów. Gdy idzie o dane operacyjne tego segmentu, łączne zasoby ropy i gazu koncernu wynoszą 1278 milionów baryłek ekwiwalentu. Jest to stan na koniec ubiegłego roku. Średnia produkcja gazu i ropy naftowej w drugim kwartale wyniosła ponad 156 tysięcy baryłek ekwiwalentu dziennie, w tym w Polsce 74 tysiące, w Norwegii niemal 64 tysiące, w Kanadzie ponad 13 tysięcy, w Pakistanie ponad 5 tysięcy, a na Litwie 0,4 tysiąca baryłek ekwiwalentu dziennie. W strukturze wydobycia w drugim kwartale, ogółem mówiąc, gaz stanowił 74%, a ropa naftowa oraz kondensat 26%. Kolejny segment, który teraz omówię, to segment gaz, który w drugim kwartale wygenerował EBITDA wysokości 5 miliardów 600 milionów złotych, w tym 5 miliardów 100 milionów w obszarze obrotu i magazynowania oraz 500 milionów złotych w obszarze dystrybucji. Taryfa detaliczna pozostaje niezmieniona na poziomie około 517 zł, natomiast w wyniku spadków notowań gazu na światowych rynkach wprowadziliśmy obniżki dla klientów sektora MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie w czerwcu bieżącego roku średnia cena za 1 MWh gazu wyniosła około 293 zł. To jest o 17% mniej niż jeszcze w marcu bieżącego roku. Istotny wpływ na wynik segmentu miały w szczególności niższe koszty pozyskania gazu w segmencie na skutek spadku cen na rynkach światowych, zarówno na rynku spot, jak i w kontraktach miesięcznych.
W porównaniu do drugiego kwartału ubiegłego roku cena miesięcznego kontraktu na gaz była aż o 66% niższa. Z kolei średnia cena realizacji wszystkich transakcji na towarowej giełdzie energii, transakcji spotowych oraz terminowych wyniosła 331 zł za megawattogodzinę, co oznacza wzrost o 11% rok do roku. Z kolei średnia cena gazu przekazanego z segmentu wydobycia do segmentu gaz wyniosła 176 zł za megawattogodzinę. W drugim kwartale spółka PGNiG Obrót Detaliczny otrzymała również rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w wysokości 3 miliardy 100 milionów złotych. Jest to wartość, która w kolejnych kwartałach będzie się zmieniać. Spodziewamy się niższych rekompensat w kolejnych kwartałach. Grupa Orlen z tytułu działalności dystrybucyjnej wygenerowała 500 milionów złotych zysku EBITDA, co oznacza wzrost o około 100 milionów złotych rok do roku. Pozytywny wpływ na wygenerowaną EBITDA miał przede wszystkim uśredniony wzrost stawek opłat sieciowych w stosunku do tych stosowanych w ubiegłym roku. I jeszcze dane operacyjne segmentu gaz. Wolumen importu gazu do Polski w drugim kwartale wynosił ponad 35 terawattogodzin, z czego aż 47% stanowił import LNG. Sprzedaż gazu poza grupę Orlen była o około 27% niższa, co wynikało z utrzymującego się niższego popytu na gaz. Z perspektywy wyników segmentu korzystnym czynnikiem było utrzymywanie się na relatywnie wysokim poziomie ceny realizacji kontraktów sprzedażowych przy jednoczesnym spadku cen gazu na rynku bieżącym. Największy spadek sprzedaży gazu odnotowano wśród dużych klientów przemysłowych. Wyniósł on około 17 terawattogodzin. Należy podkreślić, że spadek ten w dużym stopniu wynika z efektów połączenia spółek, przez co duży wolumen jest sprzedawany w grupie Orlen. To znaczy, że ze statystyki wyłączyliśmy te transakcje, które wcześniej odbywały się pomiędzy grupą Orlen, jeszcze sprzed połączenia, a grupą PGNiG. Dotyczy to również oczywiście grupy Lotos. Wolumen dystrybucji utrzymał się na zbliżonym poziomie do tego odnotowanego w drugim kwartale ubiegłego roku. Z kolei stan napełnienia instalacji magazynowych gazu na koniec czerwca tego roku w Polsce wyniósł około 26 terawattogodzin, co stanowiło 70% całkowitej pojemności magazynowej w naszym kraju. Można więc powiedzieć, że przygotowania do zimy idą pełną parą. Magazyny gazu ziemnego są w znacznym stopniu już zapełnione i z całą pewnością do rozpoczęcia sezonu grzewczego wypełnimy je w stopniu wystarczającym dla zabezpieczenia, można powiedzieć, nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwa kraju, gospodarki kraju oraz naszych klientów. Teraz na powrót oddam głos panu prezesowi Januszowi Szewczakowi, który omówi przepływy pieniężne. Proszę państwa, wracając do danych finansowych, do przepływów pieniężnych, slajd 23. Patrzcie państwo, tutaj wszystkie tabele przedstawione, można je skomentować najkrócej tak. W drugim kwartale, proszę państwa, wygenerowaliśmy przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 7 miliardów złotych. I to jest głównie w wyniku spadku zapotrzebowania na kapitał pracujący i rozliczenie depozytów zabezpieczających na łączną kwotę 10,6 miliarda złotych w związku ze spadkiem cen gazu. Jeśli chodzi o wydatki netto z działalności inwestycyjnej, one wyniosły 4,9 miliarda złotych, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 7,3 miliarda złotych. Jeśli chodzi o wpływ pozostałych przepływów pieniężnych wynikających z zakupu głównie certyfikatów uprawnień CO2 i praw majątkowych oraz zmianą stanu zaliczek czy transakcji na obligacjach, miał on dodatni wpływ w wysokości 2,4 miliarda złotych.
Jeśli chodzi o szersze nieco spojrzenie, to możemy powiedzieć, że po pierwszym półroczu, po tych 6 miesiącach, wygenerowaliśmy, proszę Państwa, tego zysku operacyjnego EBITDA LIFO 25,9 miliarda, prawie 26 miliardów złotych za pierwsze półrocze, za 6 miesięcy tego roku. Efekt LIFO wyniósł minus 1,6 miliardów. Zapotrzebowanie na kapitał pracujący spadło aż o 14,4 miliarda złotych. Zaś CAPEX, nasze inwestycje, wyniósł 12,6 miliarda złotych. Na zakup uprawnień CO2, praw majątkowych, wydaliśmy 6 miliardów złotych. Jak Państwo widzicie, to ogromna nadal pozycja w budżecie każdej firmy, również firmy Orlen. Saldo rozliczeń depozytów zabezpieczających i instrumentów pochodnych wyniosło 1,2 mld złotych. I możemy powiedzieć, że w efekcie w pierwszym półroczu obniżyliśmy, to jest bardzo istotne, nasze zadłużenie aż o, proszę Państwa, 10,3 miliarda złotych w porównaniu do końca ubiegłego roku. W całym roku, można powiedzieć, w tamtym okresie, nawet rok do roku porównując, to jest obniżka o blisko 24 miliardy złotych. Jak więc widać, nie korzystamy, tak można powiedzieć, swobodny sposób z długu. Staramy się wypracowywać na tyle znaczące zyski, żebyśmy mieli taką bardzo dobrą pozycję, żeby te konwenanty były i to zadłużenie netto było na takim bardzo przyzwoitym poziomie, wyróżniającym się, można powiedzieć, wśród firm petrochemicznych, paliwowych na świecie czy Europie. Slajd 24 dotyczący zadłużenia. Można powiedzieć, że pozycja finansowa Grupy Orlen jest bardzo dobra. W drugim kwartale ten dług netto, o którym już tu wspomniałem, został obniżony o 24 miliardy złotych. Ogromny wysiłek z naszych wszystkich służb finansowych, ale i można powiedzieć taka oszczędność, gospodarność w tym działaniu, w efekcie czego na koniec drugiego kwartału stan gotówki netto wyniósł 12,6 miliarda złotych. No ale przed nami przecież ogromne wyzwania inwestycyjne. Ten CAPEX, jeszcze o którym dwa słowa powiem, na poziomie 36 miliardów, to przecież trzeba z czegoś to sfinansować. Proszę Państwa, zadłużenie netto w samym drugim kwartale spadło o ponad miliard złotych, głównie w efekcie wpływów netto z działalności operacyjnej w wysokości 7 miliardów złotych, przy wydatkach netto z działalności inwestycyjnej na poziomie minus 4,9 miliarda złotych. Ten konwenant, o którym wspomniałem, dług netto do EBITDA, proszę Państwa, na koniec drugiego kwartału wyniósł minus 0,25 raza. Przypomnijmy, przy strategii dopuszczającej ten konwenant na poziomie 2,5 raza, więc godny, naprawdę znaczący wynik. Źródła finansowania są dobrze zdywersyfikowane. Taki średnio ważony termin zapadalności to jest rok 2025. I co bardzo ważne, notujemy dzisiaj najwyższe wyniki ratingu w historii Orlenu. Te ratingi inwestycyjne dla Grupy Orlen na poziomie A3 z perspektywą stabilną od firmy Moody's oraz BBB+ z perspektywą również stabilną od firmy Fitch. Następny slajd, proszę Państwa, opisuje nakłady inwestycyjne, slajd 25. Podtrzymujemy naszą prognozę nakładów inwestycyjnych na ten rok, jak wspomniałem, już na poziomie 36 miliardów złotych. Niemal dwa razy, proszę Państwa, więcej niż w zeszłym roku. Zupełnie nieporównywalne poziomy z tym, co działo się kilka czy nawet kilkanaście lat temu. Ponad 70% tej kwoty przeznaczymy na projekty rozwojowe. To też jest bardzo ważne. W naszej strategii pokazujemy, że myślimy głównie o tej przyszłości. Uważamy, że trzeba działać wyprzedzająco i warto dzisiaj inwestować.
żeby wyprzedzić konkurencję i żeby zająć odpowiednią pozycję na rynku. Temu przede wszystkim służyły fuzje, połączenie z Lotosem, połączenie z PGNiG. To nam zapewnia silną pozycję przetargową, mocniejszą pozycję można powiedzieć, w rokowaniach cenowych. To wszystko się przekłada właśnie na bardzo pozytywne efekty finansowe, a to przecież ma służyć poprawie bezpieczeństwa i niezależności surowcowej naszego kraju przy jednoczesnym zapewnieniu pewnego komfortu, dostępu, stabilności ze strony naszych klientów do produktów i do paliw. Ta szczegółowa lista oczywiście projektów rozwojowych w podziale na segmenty jest tu przedstawiona Państwu zarówno w rafinerii, petrochemii, energetyce, detalu czy wydobyciu i gazie. W pierwszym półroczu, bo może jeszcze do powrót do półrocza, nakłady inwestycyjne wyniosły 12,6 miliarda złotych. Mniej więcej porówno wydaliśmy w segmentach rafineria, petrochemia, energetyka, wydobycie i gaz. A wiemy, że w drugiej połowie roku standardowo te wydatki inwestycyjne rosną, nabierają tempa. Także liczymy się z przyspieszeniem w tej sferze. I proszę Państwa, kwestie otoczenia makroekonomicznego, już dotyczące trzeciego kwartału, czyli obecnego okresu. Bardzo proszę o przedstawienie ich przez pana prezesa Armen Artwicha. Dziękuję. Proszę Państwa, w bieżącym trzecim kwartale obserwujemy spadek cen ropy naftowej o niemal 20% rok do roku. Jest to efekt wysokiej bazy z roku ubiegłego oraz wzrostu podaży ropy naftowej na rynkach światowych. Te ograniczenia wydobycia wprowadzane przez tak zwany OPEC Plus również nie przekładają się na wzrosty cen ropy naftowej ze względu na jej nadmiar na rynku. Prognozy cenowe zostały obniżone ze względu na większe wolne moce produkcyjne OPEC oraz zmniejszoną premię za ryzyko. Gdy idzie o marżę rafineryjną, warto powiedzieć, że obserwujemy wzrost popytu w Europie. Jest to spowodowane oczywiście sezonem wakacyjnym i nie mówię tutaj wyłącznie o transporcie lądowym, ale też ten efekt jest bardzo widoczny, gdy idzie o popyt na paliwo lotnicze. Po prostu po okresie pandemii widzimy duże ożywienie na rynku lotniczym. Europejczycy chętniej i częściej korzystają z transportu lotniczego, a to przekłada się również na sprzedaż paliwa lotniczego. W sierpniu spodziewany jest istotny spadek poziomu importu diesla do Europy w porównaniu z lipcem i może to być nawet minus 60%. Gdy idzie o gaz ziemny, zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym odnotowaliśmy istotny spadek jego cen na rynku TTF i TGE w efekcie łagodnej zimy oraz wysokiego importu LNG. Ostatni slajd przedstawia perspektywy rynkowe na drugą połowę tego roku. W kwestii makro zmieniliśmy nasze założenia i obecnie oczekujemy średniej ceny ropy naftowej na poziomie około 80 dolarów za baryłkę, marży rafineryjnej na poziomie około 15 dolarów za baryłkę, dyferencjału na poziomie około 1-2 dolarów za baryłkę. Gdy idzie o marżę petrochemiczną, spodziewamy się utrzymania niższych poziomów w porównaniu do roku ubiegłego ze względu na omawiane wcześniej trudne otoczenie rynkowe oraz znaczną cykliczność tego rynku i jego korelację z PKB. Oczekiwany przez nas poziom cen gazu to około 200 zł za megawattogodzinę, a cen energii elektrycznej około 500 zł za megawattogodzinę. W drugiej połowie roku spodziewamy się ożywienia gospodarczego, zwłaszcza w Polsce. W ujęciu całorocznym w porównaniu do roku ubiegłego oczekujemy spadku konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych, niższego zużycia gazu w efekcie kryzysu energetycznego, wysokich cen surowca,
a także oszczędności w zużyciu gazu przy porównywalnym zużyciu energii elektrycznej. W otoczeniu regulacyjnym w porównaniu do ubiegłego kwartału nie było istotnych zmian, które mogłyby znacząco wpłynąć na nasz biznes. Proszę Państwa, to ostatni slajd, który chcieliśmy omówić. Bardzo dziękuję. Myślę, że zaprosimy do zadawania pytań. Dziękuję panom prezesom za prezentację. Przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie wpłynęło z Polskiego Radia od redaktora Grygorcewicza. Jak państwo oceniają sytuację płynnościową koncernu w kontekście wypłaty dywidendy w wysokości blisko 6 miliardów 400? Oceniamy ją bardzo pozytywnie. Cieszymy się, że możemy się podzielić tym zyskiem z naszymi udziałowcami, akcjonariuszami. Tak ma funkcjonować spółka giełdowa, ma dbać o interes państwa, narodu, ale również dzielić się tymi pieniędzmi, tymi zyskami z udziałowcami, którzy wierzą w tą firmę, inwestują w nią swoje pieniądze. Jest to rekordowa wielkość, 6,4 miliarda złotych. I ona wynika z tego, że ten miniony rok był rokiem bardzo dobrym, ale rokiem, można powiedzieć, no, takim wyjątkowym. Ta sytuacja na rynkach była wyjątkowa. Mieliśmy szoki cenowe, mieliśmy absolutnie zaskoczenia ogromne związane z wydarzeniami wojennymi i tak dalej. Można powiedzieć tak, proszę Państwa, krótko podsumowując. Jeśli się dysponuje majątkiem narodowym, jeśli się go nie wyprzedaje za bezcen, jeśli się nim zarządza oszczędnie, gospodarnie i w interesie polskiej racji stanu, to można wygospodarować i oszczędności, można znaleźć środki na wielkie inwestycje, podzielić się z akcjonariuszami dywidendą, a jednocześnie prowadzić też ogromne działania, można powiedzieć, wspierające polski sport, kulturę, lokalne środowiska społeczne, organizacje społeczne, ale warunkiem jest to, żeby właśnie oszczędnie, mądrze i profesjonalnie zarządzać spółką. Dziękuję panie prezesie. Redaktor Jędrzej Stachura, Biznes Alert. Już ponad rok temu przejęliście grupę Lotos, niemal rok funkcjonuje już w grupie PGNiG. Mówiliście o wartości efektu synergii, a czy możecie się pokusić o podsumowanie i wskazanie obszarów, w których synergie będą największe, a gdzie identyfikujecie największe wyzwania? Proszę Państwa, pan prezes Szewczak przy omawianiu prezentacji wspomniał już o pozytywnym naszym zaskoczeniu. Ja je powtórzę. Otóż synergie, które uzyskaliśmy z fuzji z grupą Lotus i PGNiG, przeszły nasze oczekiwania. Są właściwie dwa razy wyższe niż oczekiwaliśmy przed połączeniami i wyniosą ponad 20 miliardów złotych do 2032 roku. Jest to między innymi efekt znacznie bardziej efektywnej, lepszej logistyki, efektu synergii przy zakupach. Po prostu kupując wspólnie większy wolumen, można uzyskać lepsze ceny. Mówimy tu zarówno o surowcach, jak i usługach utrzymania. Również te efekty widoczne są w najnowszym rankingu Fortune Global 500, gdzie awansowaliśmy aż o 208 pozycji na 216 lokatę wśród firm na świecie, co daje nam pozycję lidera w regionie Europy Centralnej. Realizacja synergii pozwala nam też realizować ambitne plany inwestycyjne, o których wspomnieliśmy wcześniej. Warto przypomnieć dwie transakcje, które zamierzamy sfinalizować do końca roku. Jest to zakup 266 stacji paliw w Austrii, czyli nowym rynku dla naszego koncernu, co pozwala nam jeszcze bardziej ugruntować, wzmocnić pozycję w regionie Europy Centralnej. Mówimy też o zakupie trzech farm wiatrowych w Wielkopolsce od portugalskiej firmy EDP Renewables, co jest konsekwentną realizacją zielonej strategii grupy Orlen i umacniania naszej obecności w sektorze odnawialnych źródeł energii. I wszystko to przybliża nas do realizacji strategii grupy Orlen do 2030 roku.
Gdy idzie o wyzwania, bo tego również dotyczyło pytanie, myślę, że największym wyzwaniem jest dialog i zarządzanie grupą, która liczy ponad 65 tysięcy pracowników. Jest to ogromna liczba, natomiast cieszymy się z bardzo dobrego dialogu ze stroną społeczną, z organizacjami związkowymi, które działają w koncernie, dzięki konstruktywnej współpracy zarówno ze strony pracodawcy, jak i organizacji związkowych udaje się wynegocjować korzystne porozumienia, korzystne dla strony społecznej, a także gwarantujące stabilność i rozwój grupy Orlen. Natomiast niewątpliwie jest to wyzwanie w skali, z którą chyba żadna firma w Polsce jeszcze się nie mierzyła. Dziękuję. Dziękuję panie prezesie. I kolejne pytania. Andrzej Ratajczyk, GPC. Jakie były obciążenia koncernu w pierwszej połowie 2023 roku? Ja już częściowo o tym wspominałem, proszę państwa, ale naprawdę jesteśmy dumni z tego, że możemy jako firma, jako duży koncern tak znacząco wspierać polski budżet. To jest prawie 40 miliardów zapłaconych podatków w pierwszym półroczu, podatków i opłat. Po 7 miesiącach już mamy dane, to jest ponad 40 miliardów złotych. Szacujemy, że do końca roku może być to kwota około 70 miliardów złotych. Jeśli państwo popatrzą, to jest to gdzieś koło pewno 12% całej strony dochodowej polskiego budżetu. To jest po prostu kolosalna zasilenie, kolosalne zasilenie budżetu państwa. A to wszystko na dodatek dzieje się w sytuacji i wypłaty rekordowej dywidendy dla akcjonariuszy, i obniżeniu zadłużenia netto rok do roku na poziomie o 24 miliardy złotych przy wielkim, ogromnym procesie inwestycyjnym na poziomie prawie 40 miliardów złotych, bo 36 miliardów złotych już mówiliśmy o tym. Jeśli by państwo bardziej nieco chcieli szczegółowo, to możemy powiedzieć, że te obciążenia podatkowe, jeśli chodzi o VAT, to jest około 43% całości naszych obciążeń i około mniej więcej 18-20 miliardów w pierwszym półroczu. Akcyza, druga w kolejności, około 32% naszego obciążenia. Też to są kwoty rzędu 14 miliardów złotych, też ogromne, proszę państwa. Ale również te pomniejsze, chociaż nie takie małe, bo jeśli chodzi o CIT, proszę państwa, to jest blisko 12% tego obciążenia podatkowego to jest CIT, są kwoty rzędu około 5 miliardów złotych. To też są rekordowe wielkości. Ministerstwo Finansów corocznie nagradza polskie firmy za wpłaty podatkowe na tych rekordzistów. Myślę, że w tym roku odbierzemy po raz kolejny nagrodę. Jeśli chodzi o, proszę państwa, opłatę paliwową, to nie bagatelna, ten udział 8%, to jest ponad 3 miliardy złotych. Z tych większych pozycji opłata emisyjna, proszę państwa, prawie 900 milionów, 2%. No ale również te pozostałe, czyli podatek detaliczny, podatek od nieruchomości, opłata zapasowa, podatek od wydobycia niektórych kopalin. To jest ogromna tabela obciążeń podatkowych, ale jak widać warto zarabiać, warto dobrze zarządzać firmą, warto wpłacać do budżetu polskiego państwa tak ogromne kwoty, jak mówię, przewidujemy około 70 miliardów. To pokazuje, jaka to jest racjonalność posiadania własnego majątku, a nie absurdalna, głupia i szkodliwa wyprzedaż majątku, często za bezcen, która przynosi tylko jednorazowy dochód, natomiast te podatki przecież są płacone przez lata i służą naszym również celom społecznym, programom społecznym. Warto pracować i dzielić się z fiskusem i z akcjonariuszami i to tego dowodem są te wyniki za pierwsze półrocze, ale mam nadzieję, że również za cały obecny rok.
Dziękuję panie prezesie. Otrzymaliśmy pytania od redaktor Borkowskiej z Inforu. Komisja Europejska ogłosiła strategię wodorową, by stymulować rozwój produkcji czystego wodoru w Europie. Jak w tym obszarze radzi sobie Orlen? Co udało się firmie do tej pory zrobić? Kiedy kierowcy będą mogli tankować na stacjach firmy czysty wodór? Proszę państwa, jesteśmy liderem transformacji wodorowej w Polsce i w regionie. Realizujemy jednocześnie kilka różnych dużych inicjatyw w obszarze gospodarki wodorowej i można powiedzieć, że mamy się czym pochwalić. Mówię tutaj o wymiernych efektach. Po pierwsze, w naszej sieci działa już kilka stacji tankowania wodoru. Mówię tu o stacji wodorowej we wschodnich Niemczech, dwóch stacji wodorowych, które w tym roku oddaliśmy do użytku w Czechach, a także mobilnej stacji tankowania wodoru w Krakowie, którą również w ostatnich miesiącach oddaliśmy do użytku, która zasila miejski tabor autobusowy w Krakowie. Można powiedzieć, po Krakowie pasażerowie już mogą przemieszczać się autobusem wodorowym, który jest zasilany z naszej instalacji. Wodór pochodzi z naszej biorafinerii w Trzebini. Oprócz tego do końca bieżącego roku, w czwartym kwartale, oddamy w Polsce do użytku dwie kolejne stacje tankowania wodoru. Będą to stacje w Katowicach i w Poznaniu. Kilka innych lokalizacji również jest na ukończeniu. Są to między innymi Warszawa, Wałbrzych, Bielsko-Biała, Piła czy Kraków. Oprócz tego uruchomiliśmy pierwsze w Polsce i jedno z kilku w Europie laboratorium badania jakości wodoru klasy Automotive. Jest to laboratorium, które świadczy usługi bardzo poszukiwane i pożądane obecnie w Europie i cieszy się zainteresowaniem klientów z całego kontynentu, nie tylko z Polski czy z naszego regionu. Oprócz tego aktywnie kształcimy też kadry, które w przyszłości będą napędzać tę rewolucję wodorową. Między innymi z sukcesem zakończyliśmy pierwszą edycję Akademii Wodorowej skierowanej do studentów. Kilkoro najlepszych absolwentów od września rozpoczyna płatny staż w grupie Orlen i liczymy na to, że znacząco przyczynią się również do dalszego rozwoju i realizacji strategii grupy w tym segmencie. Na tym nie poprzestajemy. Planujemy już kolejne edycje Akademii Wodorowej. Niezależnie od tego realizujemy także budowę tak zwanego hubu wodorowego, czyli miejsce, gdzie będziemy wytwarzać i doczyszczać wodór przy zakładach Anwilu we Włocławku i będzie to wodór tak zwany zielony, czyli produkowany bez śladu węglowego, dlatego że jest to ten kierunek, na który stawia regulator zarówno europejski, jak i krajowy. Nie spoczywamy na laurach, planujemy dalszy dynamiczny rozwój. W strategii zaplanowaliśmy 7,4 miliarda złotych do 2030 roku właśnie na rozwój gospodarki wodorowej i do końca bieżącej dekady w całej grupie Orlen planujemy posiadać 100 stacji tankowania wodoru klasy Automotive. Dziękuję panie prezesie. Nie mamy już więcej pytań, dlatego kończymy dzisiejszą konferencję prasową. Dziękuję panom prezesom udział. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.